Witajcie, z tej strony Klaudia Jachna. Zapraszam Was na kolejne dekorady. Pomimo moich najszczerszych starań, żeby poprzedni film był krótki, okazało się, że nie jest. Jest najdłuższym z moich filmów, ale za to nie jest taki, to nie jest stracony czas, bo tam jest pokazany jeden strojek, tam jest pokazany drugi strojek i cała moja taka obszerna gadka na temat bombek, rodzajów i tak dalej. Więc żeby Wam zaoszczędzić troszeczkę czasu, tym razem obiecuję, że postaram się, żeby ten był najkrótszy z filmów. Już się zresztą o to postarałam, bo przygotowałam sobie pewne materiały wcześniej. W tym odcinku chciałabym Wam pokazać właśnie to, o czym wspominałam wcześniej, czyli strojek, w którym łamiemy stereotypy. Czyli bombka wykonana na bazie oczywiście kuli styropianowej z muchu, oklejona mchem, natomiast zupełnie inaczej przyozdobiona niż standard. Czyli nie znajdują się tutaj żadne korzonki, żadna juta, żadne tam powiedzmy takie materiały naturalne. Nie ma szyszek, nie ma różnego rodzaju jakichś takich innych egzotycznych, ewentualnie jeszcze suszów. Mamy tutaj takie zderzenie, takie totalnie na zasadzie, powiedzmy sobie, jak abstrakcja, tak? Czyli na zasadzie totalnego kontrastu. Mamy druciki, to jest udekorowane drucikami, perełkami, może tego nie widać, ale to są akurat perełki, te są w kolorze srebrnym. Generalnie mamy zastosowaną kolorystykę srebrną, mamy zastosowane elementy metalowe do tej mszanej kuli, mamy zastosowane srebrne wszystkie dodatki po to, żeby to wszystko ze sobą świetnie korespondowało. Ja tą bombeczkę odstawiam na bok, natomiast teraz wspólnie chciałabym z Wami wykonać taką samą bombkę lub bardzo podobną, no nigdy nie taką samą, z tym, że w kolorystyce ze złotem, czyli żeby pokazać Wam, że również efekt fajny możecie uzyskać stosując elementy złote. Pokażę też również, jakich elementów nie da się przy tego rodzaju bombce zastosować, dlatego że tutaj mamy pewne ograniczenie. Mech jest kolorem zielonym, bardzo pozytywnym kolorem, ale dosyć ciemnym. W związku z tym też bombek z muchu, na przykład ja osobiście nie będę polecała Wam do wykonania w mniejszej, powiedzmy o mniejszej średnicy, do powieszenia na choince, bez względu na fakt, jakby one nie były udekorowane, bo rzeczą oczywistą jest, że nie będą one kontrastowały z tłem, tylko będą po prostu bardzo się w to tło wtapiało, czyli mówimy o zielonej choince. No chyba, że macie na celu na przykład zakupienie sobie choinki w kolorze białym, ale no to tutaj chyba musicie trafić na inny kanał na YouTubie, dlatego że u mnie choinki w kolorze białym to nie są choinki. Dlatego mówimy o choinkach tradycyjnych w kolorze zielonym, czy sztucznych, czy żywych. Bombek z mchu tam nie powiesimy, dlatego że nie zrobią nam oczekiwanego efektu. Czyli one nam choinki nie udekorują, znikną całkowicie. Tą bombeczkę odstawiam na chwilkę na bok i tutaj będziemy teraz wykonywać na jej bazie właśnie taką abstrakcyjną i można by powiedzieć taką zgoła ekstrawagancką bombkę. Do jej wykonania również będzie nam potrzebna kula styropianowa i to jest kula o średnicy 12 cm. Mówię również, dlatego że będę jednak tutaj odwoływała się troszeczkę do filmu poprzedniego, który jest bardzo długi, ale żeby ten film mógł być krótki, musimy troszeczkę wiedzy zaczerpnąć na temat wykonania tej kuli właśnie z filmu poprzedniego. Więc tak, tam również stosowałam kulę styropianową, średnica 12 cm. Już wiem, że po oklejeniu mchem ona się nam zwiększy mniej więcej do 14-15 cm średnica tej kuli. Będzie nam potrzebny do tego stojaczek i tak przypominam, że tutaj stosujemy elementy w kolorze złotym. Czyli ja taki stojaczek zakupiłam w kształcie okrągłym. Dla mnie jak najbardziej eksponują się te bombki właśnie dlatego, że one podkreślają ten charakter, ten kształt kuli. Przez to, że są okrągłe, nie przepadam za stojakami właśnie takimi jednoramiennymi, ale do niektórych bombek, strojków, które będziemy wykonywać w późniejszym czasie, właśnie tamte będą wskazane. Do tego potrzebujemy oczywiście znowu paczkę mchu. Na temat tego nie będę się rozwodziła, poprzedni odcinek Państwa odsyłam. Klej, pistolet na gorąco, do kleju gorącego. Pokazuję tak, jak to pokazują panie w innych tam tutorialach, tak? Się to nazywa, co jest Wam potrzebne, natomiast myślę, że i tak cały czas jak mówię, to może się troszeczkę zagubić, więc po prostu myślę, że wyciągacie na bieżąco wnioski i informacje z tego, co rzeczywiście będzie Wam potrzebne lub co możecie zastosować. Ja tutaj w tej kuli właśnie w kolorze srebrnym, jeszcze do niej wrócę, zastosowałam właśnie perełki, takie duże, natomiast akurat w kolorze złotym takich pereł nie miałam, więc tutaj przygotowałam sobie bombeczki, takie malutkie, w kolorze
kolorze złotym, dlatego że tutaj, przypominam, zdobienie robimy w kolorze złotym. Przygotowałam sobie takie bardziej matowe. Przygotowałam bombki też błyszczące. One są mniej więcej właśnie takiej samej średnicy, malutkie, około 1,5-2 cm, jak tutaj te srebrne, żeby był taki bardziej spektakularny efekt. Wiszące na tej bombce i tak będą się wydawały duże. Oprócz tego mamy przygotowane, mam kilka perełek w kolorze śmietankowym, absolutnie nie białym, żeby nam to troszeczkę korespondowało ze złotem kolorystycznie, bo do końca nie jesteśmy jeszcze, nie mamy wiedzy, czy to złoto nam troszeczkę tak tutaj będzie dekorowało ten mech zielony, ale czy ono nam troszeczkę jednak nie zginie, dlatego że kolor srebrny będzie świetnie się odcinał, daje totalny kontrast. Kolor biały na przykład świetnie by się odcinał, natomiast kolor złoty już nie jest aż tak bardzo kontrastowy do kuli zielonej, ale to zaraz będziemy, przetestujemy też tak króciutko. Więc w razie W mam przygotowane też takie perły w kolorze śmietankowym. Tutaj kilka sztuk tego. No do tego obowiązkowo potrzebujemy takie girlandki z perełek różnego rodzaju. Ja tutaj akurat przygotowałam girlandki z perełek złotych. Możecie je sobie kupić na giełdzie florystycznej. Jeśli tam nie dotrzecie, to kupujecie je po prostu przez internet prawdopodobnie. Jeśli chodzi o takie girlandki, kupujecie je w malutkich paczuszkach. W paczuszce znajduje się 5 girlandek o długości 1,5 metra. W związku z tym przy użyciu takiej jednej paczki możemy sobie wykonać, powiedzmy, dwie takie bombki prezentowe. Jeśli się uprzemy, możemy wykonać 3. Przygotowałam również ten nieszczęsny złoty drucik, który w poprzednim odcinku miał się pokazać, a się nie pokazał. Pomyliłam troszeczkę pudełka, natomiast tutaj jest on przygotowany alternatywnie. Jeśli nam czegoś zabraknie, to go zastosujemy. Jeśli ewentualnie wystarczy nam to wszystko, co tutaj mam, no to nie będziemy stosować tego drucika, ale aczkolwiek jest to też drucik florystyczny. On jest troszeczkę grubszy, tak jak widzicie, z tym, że jest dosyć i tak gęsty, bo są druty jeszcze grubsze. Natomiast podstawowym takim produktem, który będzie nam przede wszystkim tutaj podtrzymywał cały ten mech i tworzył wrażenie tej takiej właśnie abstrakcyjnej formy dekoracji, to jest drucik, na którym bazujemy. I tutaj mam drucik w kolorze złotym. Tak jak widzicie, tutaj został zastosowany też srebrny. Czyli alternatywnie wszystkie dodatki w kolorze srebrnym zastępujemy dokładnie tymi samymi lub podobnymi bardzo elementami w kolorze złotym. Do tego wstążki na wykończenie. Mam wstążkę identyczną jak tutaj, którą zastosowałam. Tamta była w kolorze srebra. Tutaj zauważcie, mam wstążkę w kolorze złota, identyczną, z tej samej tkaniny, tak samo wykończoną, delikatnie usztywnianą, żeby się kokarda ładnie układała. Aczkolwiek już to złoto, no niestety, nie jest takie bardzo subtelne. Ono jest takie... Mamy girlandę, mamy bombki w tej samej tonacji, czyli takiej bardziej delikatnej, przymatowionej, natomiast to złoto dosyć mocno daje po oczach. Ono jest takie bardzo rażące, takie pretensjonalne troszeczkę jest to złoto tutaj do tej naszej bombki, więc myślę, że zrezygnujemy z niego, ale chciałam Wam pokazać, jaka jest różnica. Ta sama wstążka, znaczy taka sama wstążka, tak, ten sam materiał, takie samo wykonanie i taki sam splot, no wszystko. Różni się kolorem i kupujemy sobie złoto, idąc na pewniaka po wstążkę złotą, która nam będzie pasowała, i nagle cóż się okazuje, srebro praktycznie jedno z drugim jest w stanie nam się skomponować, dlatego że w srebrze możemy mieć jaśniejsze srebro, ciemniejsze, bardziej błyszczące, mniej błyszczące, przechodzące niemalże w grafit czasami. Natomiast to srebro zawsze będzie ze sobą korespondowało. W złocie to już nie jest to samo i we wszystkich innych kolorach, ponieważ złoto możemy mieć, nawet nazywamy niektóre kolory tak zwane ruskie złoto, prawda? To było takie czerwone złoto na przykład, miedziane złoto, żółte złoto, no są różnego rodzaju kolory złota, już abstrahując od tego, że mamy i białe złoto, aczkolwiek tutaj mówimy typowo o tej żółci. Ta żółć absolutnie nie koresponduje z tymi dodatkami, więc za tą żółć dziękujemy. Natomiast tutaj alternatywnie również posiadam taką wstążkę, która ona nie jest gładką wstążką, ale może nam paradoksalnie tutaj nie ubogacić zamiast przeszkadzać, bo tutaj mi chodziło o to, żeby stosować jak najmniej wzorów, ponieważ bombka jest inna, niezwykła, więc nie chciałam stosować wzorów, aczkolwiek tutaj zakładam jednak, że będziemy stosować do złota tych kilka kulek perłowych, dużych, w kolorze śmietanki, i dlatego tutaj postanowiłam pozwolić sobie na taką wstążkę, właśnie śmietanka z elementami złotymi. Standardowo do tego potrzebujemy stojaczek, o którym już mówiłam wcześniej. A tak dla fanu po prostu mam tutaj taki stojaczek też w kolorze złotym. Mógł być srebrny, on ma mi tylko tutaj stanowić bazę, podtrzymanie na chwilkę, ale żeby już nam zakodował ten kolor w głowie.
Mam też szpilki, szpilki z perełką. Potrzebne, przydałyby nam się tutaj, jeszcze mam nawet je nieotwarte, czy może tak? Przydałyby nam się tutaj właśnie szpileczek, parę sztuk dosłownie, bo one nam bardzo pomogą w szybkim wykonaniu tej dekoracji na bombce. Już pokazuję. Do czego za moment? Nożyczki, sekator i to wszystko, co jest nam potrzebne. A tutaj mam jeszcze wkrętki. Wkrętki, bardzo ważna rzecz, dlatego że jeśli wykonujemy sobie sami bombkę na bazie styropianowej kuli, to ta kula styropianowa ona nie ma żadnego haczyka, tak jak to mają w zwyczaju mieć bombki tradycyjne lub ewentualnie bombki szklane, które też kupujemy gdzieś tam sobie i je przerabiamy, albo bombki takie plastikowe, przeźroczyste. Ja bombek plastikowych, przeźroczystych do niczego nie stosuję, zastosowałam je tutaj sobie w postaci miseczek, tak jak widzicie, aczkolwiek dla mnie taka bombka nie stanowi o niczym. Jeśli mam zakryć całkowicie bombkę i ma być ona lekka, to oszczędzamy i kupujemy kule styropianowe. Natomiast jeśli chcę zastosować bombkę, która będzie bardziej taka, powiedzmy, ekskluzywna, czyli bombka szklana, to kupuję bombkę szklaną. Pomimo tego, że różnica w cenie jest duży skok, bombka szklana tej średnicy kosztuje około 16 zł, natomiast bombka styropianowa, taka kula, kosztuje około 2 czy 3 zł. Natomiast dla mnie osobiście, dla mnie, nie jest alternatywą plastikowa bombka, ponieważ ona nie świadczy o jakości i równie dobrze możemy zrobić sobie ewentualnie bombę styropianową. Więc takie bombki tego rodzaju, inne, posiadają haczyk, na którym możemy tutaj powiesić później tą bombeczkę. Styropianowa bombka tego nie posiada, więc są do kupienia również na Allegro, dokładnie w miejscu, gdzie kupujemy takie stojaki, gdzie kupujemy takie stojaki. Z oszczędności możemy zaopatrzyć się u jednego dostawcy, akurat ten dostawca jest dobrze wyposażony w tego typu elementy. I kupujemy sobie taką wkrętkę, którą bardzo swobodnie wkręcamy w styropian i zostaje nam na górze tylko takie kółeczko eleganckie. Tutaj również wybrałam w kolorze złotym, żeby nam się po prostu nie gryzło z całością. Więc jeszcze nam jest potrzebna taka wkrętka. Koszt jej to jest też około chyba 2, czy nie chcę skłamać, ale na pewno nie więcej niż 2 złote. Podaję te wszystkie koszty, bo wiele Pań później pyta pod filmami jednak o te koszty materiałów, natomiast chciałabym, żebyście nie musiały się fatygować i również ja nie ukrywam wcale, że mi to też zaoszczędzi bardzo dużo później ewentualnie odpisywania na Państwa zapytania, na przykład gdzie właśnie kupiłam to czy to. Jeśli chodzi o podawanie sprzedawców, pytacie, gdzie dokładnie na przykład mogę wskazać sklep, natomiast na przykład nie jestem w stanie wskazać sprzedawcy na Allegro, to od razu tutaj uprzedzam, ponieważ takich pytań pada bardzo dużo. Ja natomiast przez cały rok swojej pracy dekoratorskiej kupuję bardzo dużo elementów dekoracyjnych. Czasami nie pamiętam nawet, czy to kupiłam w sklepie, czy na Allegro. Są aczkolwiek pewne takie elementy, które mogę tylko i wyłącznie ze względów ekonomicznych czy dostępności kupić w internecie, ale nie jestem naprawdę, mimo najszczerszych chęci, w stanie podać Wam dokładnie, na przykład u którego sprzedawcy to zostało zakupione. Aczkolwiek myślę, że bez problemu poradzicie sobie z tym, znajdziecie to po prostu. I teraz tak, przechodzę do tej oszczędności czasu filmowego. Jak okleić tą bombkę mchem, pokazałam w poprzednim odcinku. Więc gdybyście byli uprzejmi, wróćcie do tamtego odcinka i tam zobaczycie. Co prawda to trwa zaledwie tam kilka minut, ale to już jest te kilka minut jednak do przodu. Więc taką bombeczkę oklejamy sobie mchem, ona wtedy zyskuje nam na średnicy. Nie robi się jakąś mega wielką bombą, ale jednak ta jej wielkość troszeczkę się zwiększa i powstaje nam właśnie taka kulka z mchu. Przy okazji tej kulki z mchu miałam właśnie powiedzieć, bo znowu mi się cisnęła anegdotę, dlatego że znowu mi się cisnęło na język powiedzieć, że to jest kulka mszana. Ja nie wiem dlaczego po prostu, jak mówię o kulce z mchu, przepraszam, zamszowa, jak mówię często o kulce z mchu i tutaj się bardzo pilnuję podczas tych filmów, to bardzo często z moich ust się samo tak jakby pojawia, że to jest kulka zamszowa. I właśnie ostatnio do kogoś mówiłam na ten temat, że taka kulka zamszowa i tak dalej, a ten ktoś mi powiedział, że no gdyby ją kupił ksiądz, to by była zamszowa. I wiecie, że ja przez jakiś czas się nie zreflektowałam, o co chodzi. Wydawałoby się błyskotliwa osoba, może. Natomiast ja się nie zorientowałam. Chodzi o to, że jest taka anegdota, że ksiądz pokazuje buty swojemu koledze, jakiemuś tam być może drugiemu księdzu, czy jakiemuś klerykowi i mówi, no super, masz te buty, super. To za buty, a ksiądz mówi zamszowe.
Myślę, że wy jesteście bardziej błyskotliwi, dowiedzieliście od razu, o co chodzi. Więc moje kulki zamszowe nie są. To kichnięcie z tyłu to był mój piesek, którego już kiedyś mieliście okazję widzieć w filmach. Nie chciałabym musieć za każdym razem się za niego tłumaczyć, ale niestety to jest moja przylepa i po prostu chodzi za mną krok w krok i nie jestem w stanie zamknąć jej w żadnym pomieszczeniu. Nie miałabym sumienia. Kinia, chodź, chodź tutaj. Już ją tylko pokażę. Ona się przywita i myślę, że już pójdzie do siebie. Chodź. No. Myślę, że to nie jest żaden nietakt, prawda? Że pokażę takiego psiuncie. Proszę, to jest gwiazda moja i nasza. I ona się tylko przywita i już idzie do siebie. Już się czuję zaspokojona. Proszę bardzo, żebyście nie myśleli, że ktoś tutaj tak potajemnie sobie gdzieś tam tupta. I zabieramy się za robotę tego naszego stroika, tak? Bo to nie jest kolejna bombka, to jest właśnie taka to bombka stroik. Pierwsze co, wyznaczamy sobie środek. Bez względu na to, gdzie go wyznaczymy, to po prostu wkręcamy sobie wkrętkę. Wkrętkę dosyć mocno, musimy na początku tylko ją sobie tak wbić, ponieważ no tutaj już mamy tą taką troszeczkę barierę, że nie jest to sam styropian, tylko jest to po prostu już kulka oklejona tym mchem. I ją sobie wkręcamy powoli, cierpliwie. Paradoksalnie może być tak, że jak zawsze mi się to udaje, to tutaj może się okazać, że nagle na przykład podczas kręcenia tego filmiku mi się to nie uda. No ale to jest taka złośliwość czasami z rzeczy martwych albo żywych, ale nie jest ok. Dobra, wkręcamy. Ja lubię sobie zostawić tutaj, nie wkręcać jej tak do końca, lubię sobie zostawić tutaj delikatnie, żeby, chociaż nawet widać jest taką odrobinkę jednak tą ostatnią jakby skrętkę na samej górze, ponieważ jeśli schowamy ją całkowicie, to wtedy ten mech przykryje nam tutaj to kółeczko, no i będzie to bardzo mało wygodne, takie mało komfortowe do zawieszania tego. Teraz co biorę? Biorę drucik i dokładnie postępujemy w ten sam sposób, w który postępowaliśmy przy poprzednim stroiku. Tam to było, kula była owijana sznurkiem sizalowym, tutaj owijamy drucikiem. Ten drucik nie wymaga absolutnie żadnego klejenia nigdzie. Perełki tutaj, znaczy te szpilki tutaj z perełkami, one nam bardzo udogodnią, że tak powiem, mocowanie tych elementów dekoracyjnych. Zobaczcie. Ja po prostu okręcam, a co, o czym pragnę jeszcze uprzedzić, bo tak, drucik srebrny bardzo często mamy dostępny gładki. Złoty również. Ja natomiast posiadam tutaj taki drucik troszeczkę taki gofrowany. Mnie osobiście to trochę przeszkadza w wykonywaniu jakichś tam elementów dekoracyjnych innego rodzaju. W pracy generalnie, że się tak wyrażę, dekoratorskiej, to mi przeszkadza, dlatego że ten drucik ma taką tendencję, że on się lubi rozciągać. Wystarczy, że tutaj, proszę bardzo, przejadę paznokciem i on już jest gładszy, więc on mi się rozciąga. Natomiast tutaj to będzie stanowiło atut, dlatego że on się będzie po prostu ładniej błyszczał w momencie, kiedy te zagięcia będą tak troszkę widoczne. I teraz tak, rozwijamy sobie stopniowo ten drucik, owijając po prostu sobie, ale zobaczcie, i zobaczcie, co się dzieje, czy macie tutaj porównanie. Ja tutaj postawię, dobrze, na chwilkę, postawię tą srebrną znowu i zobaczcie, czy macie porównanie. Już tutaj kolor złoty nam się troszeczkę jednak gubi, prawda? Ten kolor jest mniej kontrastowy niż tamto srebro, które zastosowałam wcześniej, ale no, też się będzie błyszczał, też będzie widoczny, ale przypuszczam, że musimy go sobie troszeczkę tutaj okręcić, tak nieregularnie oczywiście, ale troszeczkę więcej. Musimy stworzyć taką większą pajęczynę, żeby on dał się zauważyć. No jest widocznie kolor złoty, był kiedyś bardzo na czasie, teraz kolor srebrny zdecydowanie zdominował wszelkiego rodzaju dekoracje, nawet świąteczne. Ja osobiście bardzo lubię srebro, za złotem nie przypadam, aczkolwiek jeśli chodzi o dekoracje świąteczne, uważam, że to są święta specyficzne, one swój urok powinny mieć właśnie w tym, że się nam wszystko błyszczy, nie powinniśmy uciekać w takie klimaty typowo, że tak powiem, skandynawskie, norweskie. Niekoniecznie na naszych choinkach teraz i stroikach musi być wszystko, kochani, z drewna, wszystko udekorowane, tak jak wspomniałem już, w skandynawskie wzory. Trzymajmy się naszej polskiej tradycji. Choinek przecież też nie dekorujemy na przykład w jakieś olbrzymie, dekoracyjne kwiaty magnolii, powiedzmy. Lub też nasze choinki wyglądają jak ładnie udekorowane, ale nie wyglądają tak, że nie widzimy w ogóle spod ilości dekoracji nałożonych drzewka. Po prostu u nas jest tak, że my jednak te tradycje zachowujemy, więc zachowujmy je i po prostu stosujmy takie kolory, jakie ewentualnie spodziewałby się ten okres świąteczny. Mój piesek się troszeczkę rozszalał, ale myślę, że Wam to nie będzie przeszkadzało, prawda?
Znaczy ja mogę oczywiście zacząć mówić od początku, tylko Wam trudniej by było od początku to oglądać, myślę, bo mogłabym się za wiele powtarzać. Słuchajcie, owinęłam, no widać, że troszeczkę się błyszczy, prawda? Czyli mamy tą generalnie bazę, już mamy zrobioną. Następnym elementem, którym będziemy owijać sobie tutaj tą bombkę, to mamy właśnie te gierlandki tutaj z perełek. Panie Rezyseze, proszę zostawić tego psa w spokoju, on tutaj niczym nie przeszkadza. I tutaj mamy gierlandki, które zawsze się szczepiają. Nie ma możliwości, żeby się nie szczepiły. Jeśli Was to irytuje, rozplątywanie tej gierlandki, to możecie ją szybko uciąć. Nie jest szkoda ciąć, dlatego że po prostu wolałabym, żeby ta gierlandka ładnie nam się tutaj kręciła wokół tej bombki, ale chyba będę zmuszona to zrobić. I ja tą gierlandkę mocuję, na przykład pierwszą część gierlandki, również mocno okręcę sobie wokół tutaj tego haczyka na górze i to się będzie trzymało, bez obaw. To tutaj nam nigdzie nie ucieknie, to się będzie trzymało. I lecimy sobie dalej. Z gierlandą, tylko musimy mieć świadomość tego, że gierlandki z perełek nie stosujemy w tak dużej ilości, jak właśnie złoty drucik. Stosujemy znacznie ubożej, żeby nie zawalić tej całej bombki. Cały jej urok polega na tym, żeby nie była ona przesadzona. Musi to wszystko być wyważone. W związku z tym stosujemy jej mniej, więc musimy troszeczkę tak być może rozważnie ją okręcać, natomiast no też nie możemy tego robić bardzo symetrycznie. Jeśli na przykład chcecie zrobić jakiś taki, no nie wiem, na zasadzie takiej, że nie okręcacie tego w kółko, tylko gdzieś tam wyhaczacie, w bok skręcacie, to tutaj w tym celu właśnie używamy sobie szpileczki. Szpileczką robimy coś takiego. Zobaczcie, kładę po prostu szpilkę tutaj, okręcam, robię taką jakby pętelkę i wbijam. I ta szpileczka, ona koresponduje kolorystycznie z tą perełką, więc się nie będzie z niczym gryzła, absolutnie w niczym przeszkadzała, za to będzie stanowiła podtrzymanie takie tej gierlandki, że spokojnie możemy sobie zupełnie w innym kierunku lecieć dalej z nią. Jeśli nam się gierlanda kończy, postępujemy w ten sam sposób, czyli stosujemy kolejną szpileczkę właśnie. I znowu sobie jakby tak okręcamy. Zresztą z tym okręcaniem to jest tak, że ja myślę, że po prostu znajdziecie sobie swoją metodę. Ja dla zabezpieczenia na wszelkie W doradzam jeszcze kapnąć ewentualnie taką kropeleczkę kleju. Kropeleczkę dosłownie. I tutaj lecimy dalej. Zahaczamy o te szpileczki kolejną perełkę właśnie. Proszę, kolejną żyłeczkę z perełką z gierlandy. Okręcamy. I znowu lecimy gierlandką dalej. I w ten sposób postępujemy kilka razy. No tutaj przy tym złocie, no myślę, że musimy wykorzystać jednak, jakby nie było, musimy wykorzystać te trzy gierlandki całe. Dwie Wam zostaną na inną dekorację. Kręcamy. Ok. No i co? I chyba jeszcze jedną. Te odgłosy, które tutaj dochodzą wszędzie spod stołu, wszędzie to zupełnie nie bierzcie tego do siebie. Tutaj się nie dzieją żadne złe rzeczy. Tutaj jakaś pomoc jest przy okazji, się pies kręci. Po prostu mamy taki otwarty dom, my tutaj po prostu żyjemy. To nie jest żadne studio filmowe, w związku z tym tutaj niestety nie mogę spodziewać się tego, że... Znaczy, mogę spodziewać się tego, że w każdej chwili mnie coś zaskoczy. Pokręcam dalej i myślę, że ta trzecia gierlandka to już będzie taka kropeczka nad i. I teraz gdzie mamy środek? O, jest, ok. Zmierzam do środka, zmierzam ku środkowi. Jest środek. Jest środeczek. Dobra. Z tym, że będzie to wymagało przypięcia jeszcze jedną szpileczką, żeby zabezpieczyć dobrze. I pamiętajcie, możecie sobie tam wszędzie kapać te kropelki kleju. Ja już nie będę teraz kapała, bo tutaj, żeby czasu nie zabierać, ale jest ok, tak? Czyli to już w zasadzie dla mnie, szczerze powiedziawszy, taka kulka by już była wystarczającą formą dekoracyjną jakby. Ona by już była wystarczająco dla mnie udekorowana. Jeśli dla Was, ojej, jeśli dla Was również, to zobaczcie taką alternatywę.
teraz popatrzcie przez chwilkę, czy nie satysfakcjonowałaby Was taka forma dekoracji, bo gdyby Was satysfakcjonowała, to jest taka opcja, że możecie po prostu poprzestać już na tym, prawda? Ja zabiorę sobie tutaj już ten talerz. Jest taka opcja, że ona może zostać i możecie ewentualnie ją tutaj tylko przydekorować jakąś kokardką. Aczkolwiek, gdyby wydawało Wam się, że jest tego za mało i chcecie osiągnąć taki bardziej kosmiczny efekt, bo jak ja momentami popatrzę na ten stroiczek, tą kulę, to wydaje mi się, jakby to była taka jakaś makieta, że tam gdzieś naokoło czegoś, gdzieś jakieś krążą planety i tak dalej. Jeśli chcecie uzyskać taki podobny efekt, to zahaczamy sobie, wracamy, zdejmujemy. I zahaczamy sobie tutaj, myślę, znaczy ustawiamy sobie na tym stojaczku i mamy wyznaczony środek. Pamiętajcie, że Waszym środkiem jest to ten haczyk i musicie zwracać na to bardzo uwagę. Bo jeśli nie będziecie zwracać uwagi właśnie na ten haczyk, no to wtedy, brzydko się wyrażę, dupa zbita. Po prostu wszystko Wam pójdzie krzywo, pójdzie Wam nie po Waszej myśli. Do czego nam będzie służyły nam będą perełki w kolorze jasnym i do czego nam będzie służył złoty drucik? Przez złoty drucik przywlekamy sobie taką perełkę, dlatego że te perełki mają zazwyczaj dziurki. Nie zwijamy. Pokażę Wam, jaka jest różnica. Jeśli zwiniemy na przykład tak sobie tutaj ten drucik, po prostu mając nadzieję, mając dobre intencje, zwiniemy, to ona sobie wisi tak, troszkę bezpłciowo, prawda? Właśnie nam nie o ten efekt cały czas chodzi. Nam chodzi o efekt tego, żeby ten drucik tak fajnie się rozkładał i żeby ta kulka sobie tak inaczej wisiała, żeby ona sobie wisiała tak luźno. Już momento. Nie wiem, z jakiego to języka, ale jak wpadnę w taki trans tworzenia, to nawet się okazuje chyba, że poliglotką jestem. Już tutaj pokazuję Wam. Widzicie, ja nawet nie zakończam tego. Nie ma sensu, dlatego że po prostu tak przełożyłam tylko i tutaj zaraz owijam właśnie owijam obydwie końcówki właśnie o ten haczyk i kawałek drucika obcinam następny. I na ten drucik nawijamy kolejną kuleczkę, kolejną perełkę. Pamiętajcie o tym, żeby te perełki wieszać nie na jednej wysokości, tylko bardzo zróżnicowanie. Po to właśnie, żeby był taki fajniejszy efekt. Widzicie, tutaj na przykład drucik się układa tak, że on sobie idzie do góry, więc niech on sobie tam swobodnie do tej góry idzie. Nie mamy potrzeby go jakoś tak przytłaczać, dlatego że nie będzie fajnego efektu. Tutaj na przykład zostało mi drucika w sumie na tyle, że jeszcze mogę trzecią perełkę gdzieś tutaj tak bardzo wysoko sobie umiejscowić. Na przykład tutaj. Tu jest ok. Generalnie chodzi o zawieszenie, na początku zawieszenie samych perełek. Jak już wszystkie perełki zawiesimy, to wtedy będziemy je sobie swobodnie rozparcelowywać, że tak powiem, po całej bombce, po całej średnicy wokół, ze względu na fakt, że jeśli z przodu użyjemy na przykład więcej elementów dekoracyjnych, perełka jest ciężka. Z bombeczką nie ma tego problemu. Natomiast perła jest ciężka i niestety kilka na przykład perełek zastosowanych z przodu, a na przykład z tyłu znowu nie damy dekoracji, bo nikt nie będzie widział, to efekt będzie taki, że to będzie nam troszkę ciążyło i będzie zdecydowanie ciągnęło nam bombkę do przodu, co na stojaczku nie będzie nam dawało fajnego efektu. Tutaj mamy kolejną. I kolejną. Oczywiście możecie się też bawić tak, że każdą perełkę mocujecie sobie oddzielnie. To znaczy nie ma potrzeby takiej, żeby na przykład na jednym druciku mocować jedną, drugą, potem trzecią, ale z oszczędności czasu można sobie ewentualnie na to pozwolić. Ja tutaj sobie od tej strony mocuję i zaraz będziemy je ładnie rozkładać z przodu. No i widzicie, tutaj nam już obrasta troszeczkę ten haczyk z przodu, także trzeba będzie już tego oszczędnie używać. Kolejna perełka. I kolejna.
Perełki mogą też być różnej wielkości. Możecie stosować perełki większe, mniejsze, bo to będzie jeszcze bardziej atrakcyjnie wyglądało. Ja tutaj sobie przygotowałam perełki tylko i wyłącznie większe, ze względu na ten fakt właśnie, że mam przygotowane jeszcze te bombeczki w kolorze złotym. Także u mnie urozmaicenia będzie już wystarczająco dużo. Ale wiecie, no ile osób, tyle różnych koncepcji. Ja myślę, że oglądając na przykład to takie wykonanie takiego strojka, to będzie dla Was tylko jakąś tam inspiracją. Nie będziecie tego odtwarzać na pewno w sposób identyczny. To znaczy, jeśli będziecie miały życzenie, to oczywiście jak najbardziej odtwarzajcie. Natomiast to jest taka inspiracja co do tego, że na przykład można myśleć wielotorowo, że tak powiem. To znaczy, jeśli patrzymy na mech i patrzymy na bombkę z muchu, jak ją chcemy zagospodarować, to właśnie tak jak wspomniałam na początku, zaraz nam przychodzą do głowy te takie rzeczy typu naturalne, prawda? Czyli naturalne elementy dekoracyjne zaraz nam przychodzą do głowy. Natomiast jeśli pomyślmy wielotorowo, czyli na zasadzie takiej, że bombka z muchu wcale nie oznacza zaraz wokół siebie drewna, korzeni, pniaczków i tak dalej. Bombka z muchu to jest świetna baza do tego, żeby zrobić coś oryginalnego, ekstrawaganckiego. Ja w tej chwili, żeby nie przedłużać tutaj tego czasu, postaram się później sobie po prostu wykończę tymi perełkami wokół, żeby tak jak mówiłam, nie ciążyło mi to tylko do przodu. Natomiast w tej chwili przygotowałam tylko tyle tych kuleczek i teraz postaram się właśnie jakoś tak w miarę możliwości w różny sposób przerzucić je do przodu, żebyście zobaczyli, jaki może być efekt końcowy. Tylko na chwilę biorę to do siebie. Wszystkie kulki perełkowe przerzucam na razie do przodu, żeby one właśnie się znalazły, żeby je ułożyć tak, żeby się znalazły na różnej wysokości. I to da nam naprawdę bardzo fajny, ciekawy efekt. Możemy je sobie przekręcać, przesuwać. Właśnie dzięki temu też, że nie są przyklejone, to nam daje taką opcję, dlatego że gdybyśmy mocowali tutaj dekoracje na stałe, no to musimy liczyć się z faktem takim, że to już jest przyklepane, że tak powiem. W miejscu, w którym przyklejamy, możemy ewentualnie coś dodać, ale się będziemy odrywać, to już efekt będzie kiepski. A jeszcze jedna perełka jest. Już ta perełka jedna nam tutaj akurat niekoniecznie. Tutaj niekoniecznie, to trzeba dorobić z takim dosyć sporym rozmysłem, powiem Wam, bo wydaje się czasami, że coś jest takie zupełnie przypadkowe, ale ta przypadkowość jest bardzo często tak bardzo mocno przemyślana, musi być ta przypadkowość, żeby był oczekiwany efekt. Więc czasami jak na coś patrzycie i myślicie sobie, że ktoś to wykonał od niechcenia, a podoba Wam się to, to myślcie sobie też z drugiej strony, że to nie do końca jest prawda, dlatego że ta osoba przy tym siedziała czasami dosyć długo i zastanawiała się, czy to ma się znaleźć 5 mm w tą stronę, czy 5 mm w to. Zobaczcie. Przepraszam. Efekt mojej bombki jest taki. Dla mnie jest on zadowalający, aczkolwiek dla Was niekoniecznie musi być. Być może na przykład chcecie dołożyć sobie do tego z tym, że tutaj przy tym, jakby przy tej kombinacji takiej kolorystycznej, czyli perły dają nam efekt świecenia się, błyszczenia. Widzę, że mam rozwaloną jedną bombkę. Dają nam efekt błyszczenia, natomiast tutaj z kolei to złoto jest takie fajne, błyszczące, ale takie delikatnie przymatowione. Czyli myślę, że wprowadzenie tak błyszczącego złota nie byłoby tutaj dobrą alternatywą, dlatego ja tutaj wprowadzę złoto takie przymatowione. Ja te druciki ze środka po prostu wyrywam, ale lepiej by było, gdybyście sobie, bo tutaj w tych bombkach jest tak, że takie druciki są po prostu w środku wklejone. Natomiast Wy sobie lepiej ucinajcie sekatorem, bo trafiło mi się w ubiegłym roku kilka bombek na przykład z gnieźć w dłoniach. I kilka takich bombek tylko Wam pokażę. Tych bombeczek złotych już nie będziemy mocować tutaj absolutnie na drucikach, bo nie będziemy się bawić w klejenie tych drucików do środka. Jeśli macie takie życzenie, macie ochotę, możecie kleić jak najbardziej. Ja na chwilę znowu odwracam do siebie, bo ja Wam tutaj cały czas wykonam tylko ten środek jakby, dobrze? Znaczy ten przód, przepraszam. Natomiast Wy sobie później we własnym zakresie wykonacie spokojnie całą bombkę wokół. I jeśli chodzi o taką bombeczkę, naokoło kleimy sobie tutaj tą końcówkę, bo one zazwyczaj właśnie mają taką dłuższą końcówkę. To są takie bombki, tak zwane wyrobówki. One raczej rzadko się pojawiają na choinkach, aczkolwiek ja na przykład lubię sobie takie malutkie bombki gdzieś tam na choince, na gałązce właśnie przymocować, ale już Wam pokażę, tylko wkleję kilka i pokażę jedną, jak ją wkleić, dobrze? Żeby było szybciej. I znowu mi się tworzy tutaj jakaś planeta, wokół której krążą inne, mniejsze, większe, inne kolorystycznie. Muszę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że ja wiem, że ja cały czas mówię, pomimo tego, to i tak wydaje mi się, że jestem dzisiaj jakaś wyciszona. Ale może wynikać to z faktu tego, że ciężko jest mi się skoncentrować
Przepraszam, wiedząc, że nie powinnam do Was tak klepać 3 po 3, a ten mój piesek jednak troszkę mnie zdekoncentrował, więc wybaczcie. Natomiast następnym razem obiecuję, że postaram się zakupić jakiś fajny przysmak, który będzie zajęta przez cały czas kręcenia filmu i nie będzie nam tutaj przeszkadzała. Aha, ja już te wszystkie swoje bombki złote przykleiłam, jest efekt fajny, prawda? I zobaczcie teraz różnicę. Naprawdę, to są takie niuanse, takie detale, ale... Komuś się wydaje na przykład, że szkoda tracić czas na gadanie o takich rzeczach, ale jeśli nie będzie się gadało, no to skąd będziecie na przykład wiedziały o tym, że jak załóżmy zastosujecie taką bombkę, to będzie ona wyglądała kiepsko, prawda? Natomiast musicie wiedzieć na podstawie właśnie tego, co my Wam tutaj w tych filmach pokazujemy i co Wam prezentujemy, właśnie taką opcję, że możecie zobaczyć już na gotowca, co się prezentuje fajnie, a co nie. Czyli ja mogę na przyszłość wyciągać tylko takie bombki i zakładać takie, ale wtedy Wy nie będziecie wiedzieli, dlaczego ja dałam takie, zastosowałam, a nie takie. I na przykład zakupicie sobie bombeczki takie, wykonacie sobie taką bombkę, taką dekorację i nagle się okaże, że efekt jest odwrotny od oczekiwanego. W związku z tym dlatego bardzo proszę o cierpliwość niektóre panie, dlatego że to moje gadanie takie nie jest bezcelowe. Ono właśnie prowadzi do tego, żeby Wam jak najwięcej móc przekazać mojej wiedzy. Więc mój kanał, tam po raz któryś powtarzam, on jest bardziej taki doradczy, pokazując również, co robię, niż nastawiony tylko i wyłącznie na komercję, czyli na po prostu powielanie tych moich filmów, które będą trwały 3 minuty, ale wiele nie wniosą. Taką bombkę po prostu z tą końcówką tutaj klejem jakby owijacie, otulacie klejem po prostu, a ponieważ jest to właśnie mech, więc on nam daje taką możliwość, że my sobie spokojnie ją możemy wcisnąć. Oczywiście wszystko w ramach rozsądku, drodzy Państwo, dlatego, że jeśli będziecie wyciskać zbyt mocno, to jednak miejcie na uwadze fakt, że to jest bombka szklana. Perełki sobie możemy cisnąć do woli, natomiast tutaj to jest bombka szklana, więc żeby Wam w palcach nie pękła, nie pokaleczyła, żeby się nieszczęście nie zdarzyło. Ja tą bombkę uważam za ukończoną i znowu uważam, że tego drucika użyć nie muszę. Ale obiecuję, że przyjdzie czas i na niego i pokażę, co ewentualnie z niego zrobić można, jeśli jeszcze na przykład nie stosowaliście go i nie wiecie. Taką bombkę, tutaj i teraz jest taki kiks, ale na szczęście ten haczyk przekręcić się da, ponieważ haczyk musimy sobie właśnie ustawić tak, jeśli bombka nie będzie identycznie, idealnie udekorowana ze wszech stron, musimy ustawić sobie tak, żeby on po prostu, tak pięknie nam po prostu bombka tutaj siedziała. Ewidentnie widać, że ona się nam przechyla do przodu, dlatego że ciążą właśnie tutaj te kulki. Jeśli Wy je zastosujecie równomiernie, no na przykład tak jak ja w tej srebrnej tutaj, też mam nie do końca zastosowane równomiernie, ale jednak są. One dają tą równowagę, natomiast jeśli Wy zastosujecie je równomiernie, to wtedy też jest opcja oczywiście, wymagana zresztą, żeby dążyć do doskonałości wykonania sobie takiej dekoracji, żeby to Wam wisiało ładnie równo, prawda? Natomiast na razie jest taki efekt, że ona nam troszeczkę ucieka do tyłu, dlatego że te perełki, wszystkie to wszystko ciąży do przodu. I właśnie do tej opcji kolorystycznej zastosuję właśnie tą wstążkę, którą pokazałam wcześniej. Ona wydaje mi się idealna. Tylko tutaj nie robimy tradycyjnej kokardy. Ja próbowałam robić kokardę. Już pokażę, o co chodzi. Efekt jest taki, że końcówki tej kokardy, one nam tutaj zupełnie nie korespondują z całością. One tutaj nie ubogacą, tylko przeszkadzają. Tutaj chodzi o to, że taka bombka według mnie zawsze powinna być czymś wykończona, ale ta kokardka powinna być taka bezpretensjonalna, czyli taka, która nie będzie nam przeszkadzała. Więc wykonujemy sobie kokardkę taką, może po prostu mniej standardową, która będzie miała 4 oczka, ale nie będzie miała 2 oczek i 2 końcówki, tylko wszystkie 4 oczka mają być podwinięte. Taką kokardkę po prostu każda z nas robi w taki sposób, jaki jest jej wygodnie, to się da spokojnie sobie tam wypracować, ma nie być duża. Najłatwiejszy sposób wykonania takiej kokardki to jest po prostu taki tradycyjny bardzo. Ja nie przepadam za tym sposobem, dlatego że on nie daje nam już takiej fajnej możliwości, powiedzmy, rozłożenia jej, tych oczek, tak jakbyśmy sobie życzyli. No ale tutaj akurat na potrzeby filmu zrobimy taką. Owijamy ją oczywiście złotym drucikiem i akurat w przypadku tego stroika nie mamy potrzeby tego drucika jakoś zatuszowywać. W innym stroiku, który na przykład byłby wykonany bardzo misternie, gdzie nie byłoby widać żadnego drucika, drucik, którym zostałaby wykończona kokardka, proszę pokażę bliżej, wyglądałby fatalnie, prawda? Natomiast tutaj, w związku z tym, że ten drut się pojawia tutaj, no to można powiedzieć, że jest to działanie celowe. Czyli celowo
owijamy drucikiem po to, żeby on korespondował jakby z całością. W ten sposób sobie taką kokardeczkę rozciągamy. Końcóweczki nam zostają w środku i mamy taką małą, bezpretensjonalną formę wykończenia tego całego stroiczka, czyli coś takiego. Ja również nawet nie przykleiłam jej celowo, bo ja ją kleję do stojaczka w ogóle, tak? Czyli możecie bombkę zdjąć, ale generalnie rzecz biorąc, bo możecie ją zdjąć, zastosować w innym miejscu, ale kokardka zostaje tutaj na górze. Ja jej nie przykleiłam nawet tak prosto, tylko celowo kleję ją tak po skosie, ponieważ nie jest to standardowy stroik. Pamiętajcie, nie ma być on idealny, ma być wasz, ma być taki, jak się wam podoba, ale pewne zasady zachować musimy. Czyli musimy po prostu patrzeć na to, co dobrze wygląda, obserwować to, co robimy. Najważniejsze jest obserwowanie tego, co robimy, dlatego że to jest tak samo, jak zauważyłam po sobie, jak na przykład jadę samochodem i ktoś jedzie przede mną i mówi, to jedź za mną, bo na przykład nie wiem, jak mam gdzieś trafić, prawda? I w tym momencie, jak ja się koncentruję na tym, że ja mam jechać za nim, to ja się koncentruję na nim, a nie na tym, co się dzieje na drodze. Czyli generalnie mogę ominąć na przykład, powiedzmy, nie zauważyć czerwonego światła albo jakiegoś znaku, który zauważyć normalnie powinnam i nie miałabym z tym problemu najmniejszego. To samo się dzieje ze stroikami. Macie się koncentrować się na tym Państwo, co Wy robicie, czyli na przykład jeśli się Wam spodoba jakiś stroik, to nie dublujcie tego samego, próbujcie odtworzyć, możecie się zainspirować, możecie się zasugerować, ale sami obserwujcie, po prostu wyciągajcie swoje wnioski, jeśli na przykład uznacie, że w danym miejscu na przykład taka kokarda będzie Wam pasowała nie wygięta w prawo, tylko w lewo, to ją po prostu zróbcie w lewo. I nie mówię o tym bezpodstawnie, tylko mówię o tym dlatego, że wiem, że są panie, które chciałyby fajnie sobie coś wykonać, natomiast niestety przeszkadza im właśnie to, że chcą idealnie odwzorować to, co gdzieś zobaczyły. Nie da się. Dlatego, że tak jak już wspominałam, osoba, która coś wykonuje, a na domiar wszystkiego jeszcze osoba, która na przykład coś wymyśliła, a ja akurat tą bombkę sama sobie wymyśliłam, to nie jest zdublowana gdzieś tam, żadna wyszukana w internecie. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tą bombkę po prostu sobie sama ubździło mi się w głowie, żeby ją zrobić po prostu. Miałam taką wizję, zrobiłam. I jeśli na przykład chciałabym się idealnie wzorować na czymś, to prawdopodobnie by mi totalnie nic z tego nie wyszło. A tak mam nadzieję, że będzie się Wam podobała. Nie wiem, czy efekt jest dla Was zadowalający. Dla mnie jest. Możecie sobie tutaj porównać, macie alternatywę, jaka kolorystyka by się Wam bardziej podobała. I tutaj też apeluję do Was bardzo mocno będę apelowała przy wszystkich dekoracjach świątecznych. Nie stosujcie dekoracji, które są modne. Nie stosujcie kolorystyki, która jest w danym momencie modna, tylko stosujcie kolorystykę, która pasuje do Waszego wnętrza. Bo przykładowo, jeśli macie na przykład wnętrze ciepłe, brązy macie naokoło siebie, nie wiem, beże i tak dalej, a nagle wystrzelicie z dekoracją w kolorze fioletowym, dzięki Bogu, że już odeszła do lamusa wszechobecna dekoracja fioletowa, nadal można ją stosować, ale niekoniecznie trzeba, i Wy nagle zrobicie dekorację fioletową albo na przykład powiedzmy srebrną, to ona choćby była najpiękniejsza, nie będzie się prezentowała jak należy. Musicie zwracać uwagę na swoje, że się tak wyrażę, obejście, czyli to, co macie w Waszym domu, w czym się dobrze czujecie, bo przecież meblujecie sobie tak i malujecie ściany i tak dalej w kolorach, w jakich się dobrze czujecie, i wtedy zapewniam, że nawet gdyby dekoracja była nieco uboższa lub nieco odbiegająca od tego, jakiej byście oczekiwali, to efekt będzie znacznie lepszy niż taka, że kupicie stroik na przykład gdzieś tam, czy wykonacie, nie wiem, niebieski i wstawicie ją na przykład do pokoju z czerwoną ścianą i czerwonym narożnikiem, tak jak ma to miejsce na przykład u mnie. W związku z tym wykonujecie pod siebie, nie pod modę. Inspirujcie się, sugerujcie, wykonujcie pod siebie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że tym filmem nie, jakby to powiedzieć, może nie, że się zrehabilitowałam, bo myślałam, że mi pójdzie i tak szybciej, ale mam nadzieję, że nie nadużyłam Waszego czasu. Jeśli Was interesują dalsze dekoracje, zapraszam serdecznie. Natomiast jutro chciałabym Wam też pokazać nietypowe wykonanie wianka. Nie będzie to stricte wianek, ale dekoracji takiej na drzwi lub nad kominek, niekosztownej, efektownej, pomysłowej. Natomiast również chciałabym z Wami razem wykonać elementy dekoracyjne,
rośliny, które będą służyły do przydekorowania Waszego stołu świątecznego, wigilijnego, jak tam będziecie spędzali święta. Serdecznie Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Obiecany trzeci strojek jeszcze będzie i dzisiaj na pewno nagram ten film, aczkolwiek w internecie pojawi się jutro, dlatego że on będzie dosyć długo nagrywany, ale na pocieszenie powiem, że będzie bardzo, bardzo mocno skondensowany czasowo. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, życzę dobrej nocy i owocnej pracy.